Witam Państwa, Justyna Dobrosz, portal sady24.pl. Przygotowaliśmy dla Państwa skrót najważniejszych sadowniczych wydarzeń w 2020 roku. Chociaż nie wszystkie z nich są pozytywne, szczególnie te w kontekście pandemii, mamy nadzieję, że przegląd będzie dobrym podsumowaniem mijającego roku. Zima to w branży sadowniczej czas spotkań i targów. Styczeń 2020 obfitował w tego typu wydarzenia. Odbyły się m.in. targi sadownictwa i warzywnictwa TSW oraz 29. sadownicze spotkanie w Sandomierzu. Targi, czyli dyskusje, spotkania i prezentacja nowych rozwiązań, to czas, którego wszystkim sadownikom bardzo brakuje. No a niestety z powodu epidemii tradycyjne spotkanie w Sandomierzu odbędzie się w tym roku online, a TSW zostało przeniesione na koniec kwietnia. Oczywiście styczeń to również tradycyjnie czas cięcia, którego z roku na rok koszty niestety rosną. W styczniu 2020 zwracaliśmy również uwagę na bardzo dużą liczbę pąków kwiatowych. W perspektywie zapowiadało się bardzo dobre kwitnienie. Z kolei luty to miesiąc, który możemy uznać za taki pierwszy, w którym zaczęło się mówić o koronawirusie głośniej. Właśnie na początku lutego odbyły się w Berlinie targi Fruit Logistyka. Jest to jedna z największych wydarzeń dla branży owocowo-warzywnej na świecie. Co warto powiedzieć, największą atrakcją Fruit Logistyki były puste stoiska wystawców z Chin. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka. W międzyczasie na drugiej półkuli w Australii szalały dotkliwe pożary buszu. Wielu sadowników straciło wtedy dorobek całego życia. W drugiej połowie miesiąca w Europie zaczęło się robić głośniej o koronawirusie. Obserwowaliśmy wtedy pierwsze skutki pandemii i jej wpływ na rynek owoców i warzyw, a także międzynarodowy handel. Znalazłam bardzo ciekawy artykuł z początku marca, w którym ze względu na ciepłą pogodę i dobre zapąkowanie pośrednicy już wróżyli bardzo dobry sezon i obfite plony. No jak widać, takie wróżby w połowie zimy mogą być zwodnicze. W marcu nastąpiły także pierwsze wzrosty cen jabłek. Byliśmy świadkami, jak jabłka zyskują w dobie pandemii kosztem na przykład truskawek. W tym miesiącu niestety hiszpańscy plantatorzy niszczyli swoje uprawy z powodu braku popytu. Wielu sadowników w tamtym czasie też zdecydowało się na sprzedaż jabłek. Powodem była niepewność co do przyszłości. W marcu przymrozki dotykały także krajów zachodniej Europy. W Polsce bardzo ucierpiały wtedy czereśnie i morele, także brzoskwinie. Co ciekawe, marzec był bardzo dobrym okresem na zakup hurtowych ilości oleju napędowego. No, stało się tak przez mniejszy ruch i mniejszy transport na drogach spowodowany pandemią. Mniej więcej w połowie kwietnia rozpoczęły się wzrosty cen jabłek, które zapamiętamy na długo. Kupujący prześcigali się w ofertach, a mimo to nie mogli dokupić się wystarczającej ilości jabłek. Sadownicy, którzy zaryzykowali dłuższe przechowywanie, wygrali, sprzedając je później po wyjątkowo wysokich cenach. Wynikało to ze znacznie większej konsumpcji podczas pierwszej fali pandemii. Dobry popyt i handel dotyczył każdego kanału sprzedaży. Zobaczcie, jak wtedy kształtowały się ceny. Wtorkowy poranek na Broniszach to cały czas wysokie ceny i dobry popyt. Zainteresowaniem cieszą się nawet odmiany, które w ubiegłym roku były ciężko bądź zupełnie niesprzedawalne, jak Idaret czy Gloster. W ich przypadku to 40 zł za 15-kilogramową skrzynkę w hurcie. Niestety kwiecień to również miesiąc przymrozków. Przymrozki występowały zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Niestety nie oszczędziły praktycznie żadnych zagłębi sadowniczych. Duże straty odnotowały także Węgry, Belgia, Holandia. W Polsce tutaj na filmie 14 kwietnia, noc po lanym poniedziałku, także duże spadki temperatur w niektórych rejonach nawet do minus 7. Niestety kwiecień to także czas dużych obaw, szczególnie dla producentów truskawek. Nie wiadomo było, jak epidemia wpłynie na rynek pracowników sezonowych. Nie wiedzieliśmy, czy pracownicy będą mogli do naszego kraju przyjeżdżać, a także na jakich zasadach będzie się to odbywało. Kwiecień to także miesiąc, w którym mogliśmy obserwować takie piękne gesty.
Tutaj jest zdjęcia z odkażania ulic Grójca. Była to akcja, którą zainicjował sadownik pan Wojciech Kot w ramach solidarności z lokalną społecznością. Akcja była także kontynuowana w Nowym Mieście, gdzie sadownicy odkażali ulicę pod przewodnictwem pana Piotra Iwanickiego. Wróćmy na chwilę do truskawek, o których mówiliśmy. Jak widać na zdjęciu, plantacja porzucona przez plantatora z powodu braku popytu na truskawki. W tym samym czasie w Polsce pojawiły się pierwsze truskawki ze szklarni i o dziwo sytuacja była odwrotna. Truskawki cieszyły się dobrym popytem i dobrymi cenami. Tutaj zdjęcia ze szklarni. Zobaczcie, jak wtedy sezon oceniali właściciele. Zbiór zaczęliśmy około 5 kwietnia, ale i tak trochę opóźnialiśmy wyjście zbiorów, ażeby nastąpiły po świętach, z tego względu, że sieci też nie były przygotowane na takie ilości. U nas jeszcze w tym czasie z pracownikami jakoś daliśmy sobie radę, ale obawiamy się, co będzie, jak się zacznie zbiór truskawek gruntowych. Maj też nie oszczędzał sadowników. Kilkukrotne przymrozki doprowadziły do spadku plonowania we wszystkich rodzajach upraw. Wielokrotnie informowaliśmy o tej nierównej walce sadowników z pogodą. Już w tym miesiącu pojawiały się pierwsze raporty o stratach w uprawach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Tutaj na zdjęciach możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała walka z naturą, zarówno jeśli chodzi o uprawy owoców jagodowych, jak i o uprawy sadownicze. Niestety, ostatnie przymrozki wystąpiły w okolicach 20 maja i wyrządziły znaczne straty, szczególnie jeśli chodzi o okolice Sandomierza. Oprócz walki z przymrozkami, ochrona sadów też do łatwych nie należała, a to z powodu parcha jabłoni, który dzięki specyficznym warunkom pogodowym był niezwykle uciążliwy w zwalczaniu. Zaczęło się, jak wiemy, w weekend majowy. W maju rozpoczęliśmy też sezon truskawkowy. No, popyt na pierwsze partie owoców był bardzo dobry, a ceny stosunkowo wysokie. Przypomnijmy sobie. Znajdujemy się na targowisku gminnym w Nowym Przybujewie i formalnie dziś od 15 maja targowisko zostało uruchomione. Była odmiana ładniejsza, no to poszła po 33 zł, a te zostały troszeczkę są drobniejsze, no to po 30 zł. No, kupcy uważają, że to jest za drogo, ale nas strasznie dużo to kosztuje pracy po prostu, żeby wyhodować te truskawki, także my też musimy tę cenę trzymać, żebyśmy po prostu wyszli na swoje. W czerwcu tradycyjnie truskawek przybywało. Jeszcze na początku cieszyły się bardzo dobrym popytem. Niestety w późniejszym okresie popyt był na poziomie niższym niż w ubiegłych latach. Ceny spadały. Dodatkowo plantacje truskawek w drugiej połowie czerwca ucierpiały z powodu bardzo dużych opadów. Owoce z wielu plantacji nadawały się wyłącznie na tłoczenie. Utrudniona była ochrona przed szarą pleśnią, co sprawiało, że jakość truskawek deserowych szybko spadała. Temat ten często niestety towarzyszył plantatorom. Finalnie sezon zaliczono zdecydowanie do tych nieudanych. Czerwiec to również zbiory pierwszych odmian czereśni. Niestety także opady, które wpłynęły negatywnie na jakość truskawek, nie wpływały dobrze na czereśnie. Burlat i sumit osiągały dobre ceny, ale potem zwiększył się import. Na rynku można już kupić pierwszą krajową czereśnię. To jest odmiana Rivan, popularnie zwana majową, majówką. W tej chwili cena wywoławcza za taki plastik to jest 120 zł, czyli 8 zł za kilogram. Niestety w czerwcu wystąpiły także gradowicia, które w niektórych rejonach spowodowały znaczne straty, w szczególności w sadach. Warto wspomnieć także o opadzie czerwcowym, który według wielu sadowników był bardzo obfity. Od wielu lat nie spotykali się aż z tak dużym i było to w głównej mierze spowodowane przymrozkami wiosennymi. W lipcu rozpoczęły się zbiory malin, wiśni i porzeczek czarnych. Ceny malin były na bardzo dobrym poziomie, jednak plantatorzy zwracali uwagę, że producenci na Bałkanach otrzymywali za owoce jeszcze wyższe ceny. Popyt na mrożone maliny wpływał na wzrosty cen.
Pierwsze partie letnich odmian jabłek sprzedawano w cenach ostatnich jabłek z poprzedniego sezonu, nawet 80-100 zł za 15-kilogramową skrzynkę. W połowie lipca rozpoczął się także skup i przetwórstwo wiśni, jednak niskie ceny w połączeniu z mniejszymi zbiorami skutkowały podejrzeniami o zmowę cenową wśród przetwórni. Na początku sierpnia podano pierwsze prognozy zbiorów dotyczące północnej półkuli. Odbyło się to na kongresie Prognoz Fruit, który w tym roku miał miejsce online. Po raz kolejny temat ten wzbudził bardzo wiele dyskusji w naszej branży. Ze względu na przymrozki wielu sadowników nie zgadzało się z prognozami, które określono na poziomie 3,4 miliona ton jabłek. Pierwsza połowa sierpnia to również zbiór mechaniczny wiśni z przeznaczeniem na tłoczenie, chociaż wielu plantatorów zwracało uwagę na znacznie mniejszą wydajność, to ceny wiśni na tłoczenie pozostawiały naprawdę wiele do życzenia. Posłuchajcie, jak sezon oceniali sami producenci. W tym roku sezon zaczął się znacznie później. Jest różnica w zbiorze około 20 dni w porównaniu z tamtym rokiem. Jak w całej Polsce w tym roku mieliśmy bardzo dużo sytuacji mrozowych, co znacznie wpłynęło na osłabienie plonu. Plon przewiduje w moim terenie, że jest obniżony o około 30-40%, jeżeli chodzi o normalne lata bez przymrozków, co niestety też nie jest do końca, pomimo tego, że tego plonu coś jest, w granicach 10 do 14 ton przewiduje z hektara, to niestety cena w tym roku jest niesatysfakcjonująca jak na ilość owocu na drzewie. Spotkaliśmy się w naszym sadzie wiśniowym, który ma tu około 12 hektarów. Podsumować sezon 2020, jaki był. Na pewno w każdym gospodarstwie jest trochę inaczej. Tu mieliśmy do czynienia z przymrozkami zimowymi i wiosennymi, mrozami zimowymi. Na pewno u nas dotknęło bardzo duże straty. Słabe kwitnienie było, więc zebraliśmy około 6 ton z hektara. Jesteśmy przy kombajnie, robimy już przedostatni rządek, więc można robić już podsumowanie tego sezonu. Mechaniczne. Jeśli chodzi o śliwki w handlu sierpniowym, to tradycyjnie podczas szczytu zbiorów Lepotice ceny znacząco spadły. Gdy ta odmiana zniknęła z rynku, ceny stopniowo powoli rosły, a plantatorzy byli zadowoleni ze średnich cen sprzedaży w przypadku kilku uprawianych odmian. Do końca sierpnia rosły również ceny jabłek przemysłowych, które pod koniec miesiąca przekroczyły już 60 groszy za kilogram. Tradycyjnie we wrześniu zbiory jabłek zaczęliśmy od gali. Pierwsze oferty kupna były bardzo atrakcyjne, nawet 3 zł za każdy kilogram w skrzyni. Następnie ceny zaczęły błyskawicznie spadać, podobnie było z jabłkami przemysłowymi. W ich wypadku, pomimo małej podaży, ceny regularnie spadały. Skutkowało to interwencjami różnych organizacji, ale UOKiK zmowy cenowej nie stwierdził. We wrześniu zorganizowaliśmy również dla Państwa konferencję ProfiFruit, na której ocenialiśmy sezon pod względem zbiorów, ochrony i cen nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W konferencji udział wzięli eksperci z Polski, a także z innych krajów produkujących jabłka. Niestety, chociaż sadownicy oczekiwali wysokich cen, biorąc pod uwagę spadki plonowania w całej Europie, a także zwiększony popyt na jabłka, ceny zaczęły spadać. Zaskutkowało to protestem, który zorganizował Związek Sadowników RP pod siedzibą Geronimo Martins, którzy są właścicielami sieci sklepów Biedronka. Szczyt sezonu, jeśli chodzi o zbiory jabłek, to właśnie październik. Niestety w tym miesiącu również miały miejsce ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie jak nawałnica i gradobicia, które miejscami przyczyniały się do sporych zniszczeń w sadach tuż przed zbiorami jabłek. Obfite deszcze opóźniały zbiory, a dla sadowników gospodarujących na cięższych glebach były problematyczne w kontekście transportu owoców. Zbiory to niestety najtańszy okres handlu jabłkami, dlatego miesiąc ten obfitował w różnego rodzaju promocje krajowych jabłek w sieciach supermarketów,
Nierzadko były one krytykowane przez samych sadowników. Początek listopada przyniósł niestety kolejne gwałtowne spadki cen jabłek przemysłowych. W dalszej części miesiąca ceny były wyjątkowo stabilne. Po zakończeniu zbioru sadownicy zabrali się za karczowanie sadów. Trend ten jest od kilku lat bardzo mocno widoczny. Co roku karczujemy w skali kraju bardzo duże areały starych kwater jabłoni, niedochodowych odmian. Karczowaniu jak zwykle towarzyszy wiele ofert sprzedaży pozyskiwanego w ten sposób drewna. Grudzień. Podanie przez WAPA pierwszych danych dotyczących ilości jabłek w chłodniach wzbudziło wiele dyskusji, i to negatywnych. Sadownicy są zdania, że realnie jabłek wysokiej jakości w Polsce było wówczas znacznie mniej. Grudniowe ceny, po jakich można było sprzedać jabłka, niestety nie różniły się od stawek oferowanych w momencie zbioru. W grudniu pierwsi sadownicy rozpoczęli cięcie zimowe. I tak oto doszliśmy do końca roku. Pozostaje mi życzyć Państwu dobrego sezonu 2021 i mam nadzieję, że spotkamy się za rok i będzie znacznie więcej pozytywnych wydarzeń, o których warto porozmawiać.